Witam wszystkich przedstawicieli mediów na dzisiejszej konferencji prasowej klubu GKM Gruzią CSA, którą dzisiaj zwołaliśmy. Dzisiejsza konferencja będzie składać się z trzech części. W pierwszej naszymi gośćmi będą obecni tutaj prezes klubu Marcin Murawski. Dzień dobry, witam wszystkich. I trener drużyny Zolesz Trwałor Logistik GKM Grudziądz Janusz Ślączka. Będą oni odpowiadać na temat spraw bieżących w klubie. Dużo się ostatnio działo, także będzie też możliwość zadawania pytań. W drugiej części zaprosimy przedstawicieli nowego sponsora naszego klubu. Dojdzie do podpisania umowy. Będzie także konkurs dla kibiców ogłoszony we współpracy nowego sponsora z klubem. I potem w trzeciej części oczywiście wszyscy uczestnicy konferencji będą do dyspozycji mediów. Będzie możliwość indywidualnych rozmów, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Także pierwsze pytanie do prezesa. Ostatnio naszą drużynę wzmocnił Mateusz Bartkowiak. Były długie negocjacje ze Stalą Gorzów, także prosimy o kulisy tych rozmów i nadzieje związane z nowym zawodnikiem GKM Grudziądz. Dokładnie tak. W zeszłym tygodniu wzmocnił nas długo oczekiwany przez, myślę, wielu kibiców junior Mateusz Bartkowiak. Negocjacje były bardzo trudne i zawiłe, ale to tak jak tu kolega wspomniał, głównie z klubem z Gorzowa. Z samym zawodnikiem dogadaliśmy wszystko w godzinę już 12 listopada i od tego czasu byliśmy dogadani w 100%. Przez ponad 90 dni trwały negocjacje z klubem z Gorzowa. Na szczęście zakończyły się one sukcesem. Myślę, że obie strony będą zadowolone i skorzystają na tym wypożyczeniu rocznym. My jakby ze strony klubu nie stawiamy jakby tam jakichś wysokich sobie obietnic po wynikach Mateusza, bo wiemy, że jest to młody zawodnik, utalentowany, ale miał też ciężką kontuzję. Jednak myślimy, że ten transfer nam nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Zawodnik potrzebuje według mnie jednego stabilnego sezonu bez kontuzji, aby pokazać swój poziom, który może osiągnąć i na to też liczymy. Do tego dojdą nasi młodzi zawodnicy, którzy mają już licencję, czyli Denis Zieliński oraz Kasper Łobodziński, na których mocno liczymy, a także trzech juniorów powinno podejść do licencji w pierwszym możliwym terminie. Szkółka cały czas prężnie się rozwija, mamy coraz więcej tych młodych adeptów, którzy szlifują swoje umiejętności pod okiem Roberta Kościechy, więc myślę, że ten sezon 2021, a już na pewno 2022, będzie takim sezonem, gdzie będziemy mogli podziwiać pierwszych takich zawodników typowo spod ręki Roberta Kościechy. I pytanie od razu w tym temacie do trenera. Ocena transferu Mateusza Bartkowiaka. Czy nalegał właśnie, żeby znaleźć tego trzeciego juniora do podstawowego składu? No i jak ze zdaniem trenera jak widzi rywalizację o miejsce w składzie w formacji juniorskiej, w której mamy trzech zawodników aktualnie? Na pewno Mateusz jest wzmocnieniem drużyny. Widziałem tego juniora i jest na pewno bardzo utalentowanym juniorem. No wiadomo, miał w tamtym roku kontuzję. Jak będzie się spisywał na wiosnę, to wiadomo, treningi wszystko pokażą i kto będzie lepszy na treningach, ten będzie jechał w meczu, także nie ma ja żadnej innej z tego sprawy, także tak to będzie wyglądało. Teraz pana prezesa prosimy o krótkie podsumowanie okresu zimowego. Stan przygotowań klubu do sezonu. Jak wygląda sprzedaż karnetów? Prosimy. Obecnie jesteśmy na ostatniej prostej pod względem przygotowań klubu do sezonu 2021. Trwa cały czas sprzedaż karnetów, mimo że nie wiemy jeszcze, jak będzie z kibicami na pierwszy mecz. W ostatnim czasie nabrała ona tempa. Wiadomo, mamy jakieś odnotowane spadki pewnie z różnych względów na epidemię, na trochę na słaby wynik w zeszłym sezonie, którego nikt się nie spodziewał. Wszystkie te czynniki złożyły się na to, że po sezonie trochę trudniej nam się pracowało, ale ostatni czas pozwala myśleć pozytywnie, zarówno pod względem karnetów, jak i podpisywania umów sponsorskich. Wszystko wychodzi na prostą. Pozyskaliśmy kilku nowych sponsorów, zdecydowana większość została z nami, za co bardzo tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować. Zawodnicy przygotowują się jeszcze cały czas kondycyjnie, indywidualnie ci zawodnicy zawodowi. Młodzież trenuje tutaj pod okiem Roberta Kościechy oraz Grzegorza Jasińskiego oraz treningi mentalne prowadzi tutaj nasz trener Marcin Zygmunt.
I wszystko, tak jak mówiłem, jest na ostatniej prostej. Już teraz pozostaje nam, myślę, zaraz tylko wyjazd na tor i wszystko zweryfikuje sport. Nie ma co też tutaj gdybać i przewidywać, jak to będzie wyglądało w sezonie, no bo zeszły rok nam pokazał, że papier to papier, a sport to sport. Tutaj w kontekście przygotowań do sezonu, pytanie do trenera, czy jest na bieżąco w kontakcie z zawodnikami i na bieżąco monitoruje ich stan przygotowań? Tak, jestem na bieżąco z zawodnikami, wiadomo, zawodnicy przygotowują się, są to zawodowcy, wiedzą, że muszą być przygotowani dobrze, żeby zdobywać punkty i zarabiać. Także na pewno będziemy chcieli jak najwcześniej wyjechać na tor. Być może, że to uda się już początkiem marca, ale no to na razie aura jest taka. Mamy inne plany, też jeżeli nie będzie to grudziąc, to pojedziemy gdzieś też potrenować. Czy może to będą Niemcy, czy może to będą Węgry. Ale to będzie zależało od pogody, no i czy będziemy mogli wyjechać za granicę. To też będzie zależało. No właśnie, w ostatnim czasie zostały zaplanowane 4 mecze sparingowe. Rywalami naszymi będą drużyny z Ostrowa i z Częstochowy. Dlaczego akurat te drużyny? Czy były jakieś inne kandydatury i czy 4 mecze wystarczą, aby odpowiednio przygotować całą drużynę do pierwszych meczów? 4 sparingi mi się wydaje, że to jest wystarczająco. Czego na przykład Ostrów mają też dobrych zawodników i to z Ostrowa bardzo szybko na wiosnę tam wyjeżdżają na tor zawodnicy, także no to był też główny powód, że Ostrów. Częstochowa, no Ekstraliga wiadomo, mamy mecz ostatni dopiero tutaj w Grudziądzu, także myślę też bardzo dobry przeciwnik do sparingu. I pytanie do pana prezesa jeszcze. W ostatnich dniach zawarto umowę sponsorską z firmą Maszewski Dental Clinic, Grudziądzką kliniką stomatologiczną. To tytułarny sponsor drużyny młodzieżowej i szkółki grudziąckiej tutaj naszej. Nadzieje związane z tą współpracą, na czym ona będzie polegać? To znaczy z kliniką Maszewski Dental Clinic współpracujemy już od wielu lat. Właściciel stawia na oryginalne formy jakby współpracy. W tym roku wspólnie doszliśmy do tego, aby była to współpraca na poziomie raczej młodzieży, z którą, jak wiadomo, nasz klub od wielu lat ma problemy, jednak cały czas stawiamy na jej rozwój i taka pomoc ze strony takiego poważnego sponsora na pewno się przyda, bo środki potrzebne do rozwoju i zakupu sprzętu do uprawiania żużla są naprawdę duże, więc oprócz, wiadomo, kwestii finansowych ma też to stworzyć jakby taką jedną wielką rodzinę. Właściciel kliniki chce tutaj objąć też pod względem właśnie stomatologicznym i zdrowotnym opiekę nad młodymi chłopakami, wspierać ich na treningach, a także czasami chce się wybrać z nimi na zawody, czyli chce być takim jakby dodatkowym ich opiekunem, obserwować ten rozwój i w miarę możliwości cały czas coraz mocniej wspierać. Dobrze, czy tu przedstawiciele mediów mają jakieś pytania do prezesa i trenera? Tak, ja do prezesa mam jedno pytanie. Czy są jakieś podchody czynione przez, nie wiem, władze Ekstraligi czy prezesów klubów co do odmrożenia trybun? Bo my cały czas o to pytamy, bo kibiców interesuje, czy wy jakoś zabiegacie gdzieś, nie wiem, w ministerstwie, czy w ogóle w rządzie, czy czekacie po prostu cały czas na rozwój sytuacji jako PG Ekstraliga, biorąc pod uwagę, no, że tak jak pewnie inne kluby też sprzedają karnety. To znaczy, że jest taka sytuacja, że mamy jeszcze chwilę czasu, czyli ponad miesiąc, więc trochę jest za szybko, żeby zabiegać w ministerstwie w tym temacie. Zrobił to już Polski Związek Piłki Nożnej. Mamy nadzieję, że uda się to pozytywnie rozwiązać. W zeszłym roku było podobnie, że te szlaki przecierała piłka nożna, a my podążaliśmy ich śladami, czyli żużel i piłka była traktowana jednakowo, przynajmniej te najwyższe poziomy rozgrywkowe. No i czekamy na razie na ten moment, jaka odpowiedź będzie względem piłki nożnej. Jakieś pytania? Mam pytania Mateusza Bartkowiaka, bo w mediach pojawiają się informacje o kwocie, którą klub musiał zapłacić stali Gorzów. Mówi się tam o 100 tysiącach złotych. Czy prezes może potwierdzić bądź zaprzeczyć tym informacjom, jak to wyglądało? To znaczy, no wiadomo, nie będziemy rozmawiali tutaj o konkretnych kwotach, jednak jakieś pieniądze zawsze za zawodnika, tym bardziej młodzieżowego, trzeba zapłacić, bo niestety zarówno zawodnicy młodzieżowi, jak i polscy seniorzy w tych czasach są cenieni ze względu na ich brak, po prostu ich brak. Jakieś finanse za tym musiały pójść, jednak uważam, że Mateusz nam był bardzo potrzebny, bo jak mówiłem we wcześniejszych rozmowach, naszym głównym celem jest utrzymanie się w PG Ekstralidze, na czym nam bardzo zależy i myślę, że taki młody chłopak może mocno na tym zaważyć. Mam też pytanie, czy to jest jakaś współpraca bardziej może długofalowa, bo znowu jest inwestycja roczna w zawodnika,
Wiemy, że ten zawodnik stali go, tak, i za rok wróci do swojego klubu. Czy są jakieś rozmowy, że być może zostanie na dłużej w Grudziądzu, czy na razie skupiamy się tylko na tym sezonie? No na ten moment strona gorzowska nie chciała podejmować rozmów o przyszłości, więc skupiliśmy się na tym roku, a drugim torem będziemy stawiać mocno już na doszlifowanie naszej młodzieży. Tak jak mówiłem, mocno liczę na to, że po sezonie 2021 będziemy też już mieli wyszkolonych i gotowych na PG Ekstraligę swoich grudziądzkich zawodników. Na co myślę, grudziądzcy kibice już czekają wiele lat, bo od czasów Krzysztofa Buczkowskiego no, można powiedzieć, nie było takiego zawodnika. Ja jeszcze mam pytanie o tor, czy wy będziecie czekać, aż zima ustąpi, śnieg stopnieje, czy będziecie coś tam z tym torem już teraz robić, nie wiem, zbierać śnieg, żeby potem tej wody to nie zostało, nie wiem, czy tu... A może śnieg wczoraj został. Można? Tak. Śnieg wczoraj został ściągnięty, wiadomo, dzisiaj pada. Także jeżeli będzie tylko warunki pozwolą na ściągnięcie, bo wiadomo też nie można wjechać ciężkim sprzętem, żeby nie narobić kolejny i nie zniszczyć tego toru. Najważniejsze, że ten stary śnieg został ściągnięty, bo ten nowy, jeżeli będzie pogoda czy deszcz, to bardzo szybko stopnieje. A jeżeli można będzie go ściągnąć, to na pewno go ściągniemy. Z firmą Nice współpracujemy od wielu sezonów. Jest to nasz jeden z głównych partnerów, jeśli chodzi o klub i wsparcie finansowe, a także partnerskie. Tak naprawdę zawsze mogliśmy liczyć na współpracę, zawsze ta umowa została szybko podpisana jako jedna z pierwszych. W zeszłym roku chyba była to umowa numer jeden, o ile pamiętam. Z naszej strony no, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, stąd te dzisiejsze spotkanie, aby też pokazać kibicom i tutaj przedstawicielom mediów, że to nie jest tylko współpraca oparta na wywieszeniu jakiejś tablicy reklamowej, tylko staramy się robić różne eventy. Ten rok nam mocno to poprzedni rok nam to mocno ograniczył ze względu na obostrzenia, ale mamy nadzieję, że już w tym sezonie będzie możliwość powrotu do jakichś wspólnych spotkań i atrakcji dla kibiców. Jedna z pierwszych już dzisiaj, ale o tym zaraz opowie tutaj kolega z firmy, przedstawiciel firmy Nice. Poprosimy przedstawicieli firmy Nice na o wypowiedź na temat współpracy zawartej z naszym klubem. Dzień dobry Państwu. Cześć. Panów kojarzę, nazywam się Wojciech Jankowski, w Nice Polska od ponad 10 lat. W tej chwili odpowiadam za rozwój spółki na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, a także za marketing i ten marketing sportowy, który w naszej firmie został zapoczątkowany przez osobę dyrektora zarządzającego Adama Krużyńskiego. Razem ze mną jest mój kolega z pracy, wieloletni pracownik Nice Polska Jarosław Nieborak, który odpowiada za rozwój Nice'a na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i też będziemy mówić dzisiaj troszeczkę o tym wymiarze lokalnym naszego sponsoringu, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić Jarka także, żeby podzielił się kilkoma swoimi spostrzeżeniami na temat naszej działalności tutaj na terenie Kujaw i Pomorza. Tak jak Marcin powiedział, dla nas to rzeczywiście była jedna z pierwszych umów sponsorskich podpisanych przed tym sezonem, bo współpraca układała się do tej pory bezproblemowo. My zauważaliśmy olbrzymie korzyści płynące ze współpracy z klubem z Grudziądza, bo tak na dobrą sprawę tą współpracę rozpoczęliśmy już wiele, wiele lat temu, kiedy klub z Grudziądza startował w najpierwszej lidze żużlowej, bo przez 6 lat byliśmy sponsorem zaplecza PGE Ekstraligi i tu mieliśmy okazję zobaczyć, że budują się podwaliny profesjonalnego klubu sportowego, który awansował do rozgrywek PGE Ekstraligi i trzeci rok z rzędu podpisaliśmy umowę sponsorską, zdecydowaliśmy się na jej przedłużenie także na ten nowy sezon. Ubiegły rok był trudny, był dziwny albo dziwaczny wręcz można powiedzieć, typowo pandemiczny i wiele tych działań sponsorskich było utrudnionych. Natomiast w tym roku mamy kilka pomysłów, jeden z nich za chwilkę przedstawimy, ale jeszcze tak jak wspomniałem, Nice jest firmą ogólnopolską, globalną, ale rozpoznawalną na terenie całego kraju, natomiast tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, szczególnie dzięki zaangażowaniu w sponsoring sportowy, zbudowaliśmy swoją rozpoznawalność szczególnie. Jarek jest tego najlepszym przykładem. Jarku, no tak, może osoba odpowiedzialna za rozwój tego regionu od ponad prawie 15 lat. Bardzo cieszę się, że kolejny rok możemy uczestniczyć w sporcie lokalnym, ponieważ jako wieloletni uczestnik sportu żużlowego jako Nice Polska widzimy, że dla wszystkich stron płyną z tego tytułu korzyści. Tym bardziej liczymy na kolejną owocną współpracę i wierzymy, że
że to nie ostatni rok przed nami, kiedy tego typu działania będą wspólnie wspierały obie strony. Mówiliśmy o tym, że nie chcemy się koncentrować tylko gdzieś na wywieszeniu tego baneru reklamowego, naszej płachty reklamowej i tylko i wyłącznie ekspozycji marki, ale chcemy być tym sponsorem aktywnym, bo tak na przestrzeni ostatnich 15 lat rzeczywiście było. Dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować pewną inicjatywę, do której chcieliśmy zaprosić nowego trenera klubu, trenera Janusza Ślączkę. Czy mogę kontynuować? Tak, tak jest. Poinformuję tylko. Chodzi o zabawę dla kibiców, zorganizowaną ze współpracy firmy Nice z naszym klubem. No i będzie to konkurs dla kibiców. Szczegóły powie pan Wojtek. Tak. Z trenerem Ślączką współpracujemy też od dłuższego czasu i wtedy, kiedy był trenerem w Krośnie, teraz jest w Grudziądzu, wiemy, że jakby ma daleką drogę, daleki odcinek trasy, który musi pokonywać między Rzeszowem a Grudziądzem. No i stwierdziliśmy, że chcemy mu jakoś te niedogodności losu mu wynagrodzić, ale pod warunkiem takim, że przyjmie nasze wyzwanie. Takie wyzwanie Nice'a. Automatyka do bram Nice'a jest oferowana w dwóch segmentach. Jeden to jest ten segment profesjonalny, gdzie nasze produkty montowane są przez profesjonalnych instalatorów, a drugi segment to jest automatyka przeznaczona do montażu samodzielnego. Taki typowy do it yourself. Jest to automatyka z wysokiej jakości, ale z ograniczonymi funkcjonalnościami, tak aby każdy użytkownik był w stanie ją sobie sam zamontować. Nasze produkty są między innymi dostępne na terenie Grudziądza w sieci w sklepie Castorama, który jest tutaj niedaleko. No i chcielibyśmy zaproponować dla kibiców GKM-u Grudziądz, z racji tego, że przedłużamy naszą umowę, konkurs. Do końca lutego będziemy zbierali zgłoszenia polegające na przesłaniu swojego zdjęcia w tle ze swoją bramą garażową. I osoba, która udzieli najciekawszego komentarza, dlaczego to akurat Nice powinien wybrać tego kibica i zautomatyzować tą bramę garażową, będzie miała możliwość skorzystania z montażu samodzielnego w osobie trenera Janusza Ślączki pod nadzorem naszego eksperta. Jeśli trener Ślączka wykona swoje zadanie poprawnie, pozytywnie, otrzyma od nas z okazji naszego 25-lecia działalności firmy Nice na terenie Polski kartę paliwową Orlen, która pozwoli mu właśnie na częstsze pokonywanie odległości między swoim domem a Rzeszowem. Więc Janusz, nie wiem, czy przyjmujesz to wezwanie, czy nie. Przyjmuję. Mam nadzieję, że któryś kibic będzie szczęśliwy nie tylko z tego, że otrzyma dobrej marki jakościowy produkt, ale też będzie świadkiem chyba nie pierwszego montażu automatu do bramy garażowej, ale będzie to przykład też na to, że każdy użytkownik, który nie boi się wziąć do ręki wiertarki, nie boi się wziąć do ręki śrubokrętu, nie boi się otworzyć instrukcji i przeczytać tak na dobrą sprawę, jak krok po kroku przejść przez montaż, będzie w stanie to zrobić. No i trener Ślączka uszczęśliwi w ten sposób takiego kibica, a dzięki temu będzie także otrzyma kartę paliwową, którą będzie mógł wykorzystać na paliwo, ale też na inne produkty dostępne na stacjach benzynowych. Mam produkty w firmie Nice w domu, także używam, polecam. Na pewno zamontuję taki siłownik, to nie będzie dla mnie żadnego problemu. Myślę, że ja będę nadzorował, a ktoś będzie montował. Będę kogoś też użył. Może będzie montował komuś innemu, także na pewno się mi to przyda. Jeśli chodzi o szczegóły, to... Tak, szczegóły, czas trwania konkursu już dzisiaj startujemy. Będzie do 28 lutego. Szczegóły wszystkie za chwilkę będą publikowane na stronie www.gkmgrudziądz.net. Kibice na adres mailowy marketing@gkm.grudziądz.net wysyłają swoje zdjęcia w barwach klubowych. W miejscu montażu tej bramy garażowej. I chodzi nam też o najciekawszy opis, no i pytanie, dlaczego właśnie ta brama garażowa, ten napęd ma być zamontowany u Ciebie. Rozstrzygnięcie konkursu, tutaj komisja konkursowa w osobach trenera, prezesa i przedstawiciela firmy Nice na początku marca wybierze zwycięzcę, no i trener wraz z monterem udadzą się na miejsce. W obecności kamer. W obecności kamer, oczywiście będzie to wszystko udokumentowane i do śledzenia na naszych social mediach i na naszej stronie internetowej.
Teraz nastąpi formalność, czyli podpisanie umowy sponsorskiej. No, nie widzę kwot. Warunki były ustalone wcześniej. Tak jest. Tak. Natomiast dzisiaj tylko formalność. Samolot to trzeba osobiście negocjować. Tak. A trenerowi karta paliwowa wystarczy na kilkaset. Jeśli oczywiście dobrze zamontuje napęd do bramy, to wystarczy na kilkaset litrów paliwa. No albo kilkaset hot dogów, w zależności od tego, jak ja to myślę, że trenerowi tak się miasto spodoba, że on się przeprowadzi, nie będzie problemu. No to wtedy na wakacje pojedzie.